W tym krótkim filmie instruktażowym będę chciał pokazać, jak stworzyć, mam nadzieję, ciekawy napis do filmu. W tym celu otwieram przeglądarkę internetową i w jej pasek adresu wpisuję adres pixlr.com. Jest to program graficzny, w którym można pracować online. W przeglądarce internetowej wyświetli się okno, w które wybieram opcję Advanced. Ponieważ tworzy nowy obraz, klikam Utwórz nowy obrazek i podaję wielkość obrazu. Ja wybieram 1024x768 i klikam przycisk OK. Jest to dość rozbudowany program, można w nim pracować na warstwach i wykorzystam tę możliwość. Stworzę dwie warstwy, naciskając na przycisk Nowa warstwa. Zaznaczam warstwę 1, aby była to warstwa aktywna. Na tej warstwie będę chciał rysować narzędziem Gradient. Włączam więc narzędzie Gradient i w pasku właściwości u góry okna obok napisu Gradient klikam na biało-czarny pasek. Wybieram Gradient już wbudowany w program. I przeciągam narzędziem Gradient po przekątnej obrazu. W ten sposób warstwa 1 została zamalowana gradientem. Będę chciał namalować błyskawicę. W tym celu będę szukał odpowiedniego pędzla. Jeżeli nie widać albo nie ma pędzli, które są przydatne, klikam na przycisk Więcej i w następnym oknie mogę wybrać z listy pędzli pędzel, który będzie właściwy. Ja znalazłem właściwy pędzel w liście Crax. Klikam więc na Crax i klikam na przycisk Dodaj. Zaznaczam pędzel 227. Mogę najechać na obraz, nie klikając, aby zobaczyć, jak ten pędzel wygląda. No, zwiększę jego średnicę. Powiedzmy, że takiej wielkości będzie błyskawica właściwa i klikam na obraz. Oczywiście błyskawica nie jest czarna, więc menu Redaguj klikam i wybieram Cofnij. Będę tworzył nowy kolor, klikając na czarny przycisk na dole w pasku narzędzi. Kółkiem na pierścieniu wybieram barwę, a kółkiem w kwadracie określam nasycenie danej barwy. Ja wybrałem taki kolor, jak widać na ekranie i klikam OK. Teraz maluję pędzlem, klikając raz na obraz. Pierw zaznaczam warstwę drugą jako warstwę aktywną. I klikam. Tak wygląda moja błyskawica. Wybieram teraz menu Redaguj oraz Przekształć swobodnie. Dzięki temu, że każdy element obrazu został stworzony na osobnej warstwie, mogę każdą warstwę właśnie za pomocą narzędzia Przekształć swobodnie edytować. Zniekształcać ją, zwiększać, zmniejszać. Mogę również na każdą z warstw osobno nakładać filtry. Ja teraz ustawiam moją błyskawicę, zniekształcam ją lekko. No, powiedzmy, że ten efekt pasuje mi, więc teraz zapiszę ten obraz. Klikam więc na menu plik, wybieram pozycję zachowaj. Będę chciał zapisać ten obraz w formacie własnym pod nazwą błyskawica. Format własny jest to format programu Pix, który umożliwia otwarcie tego obrazka i dalszą jego edycję. Wszystkie pliki projektu będą zapisane w tym samym folderze. I klikam Zapisz. Teraz zapiszę ten sam plik, ale w formacie JPG, także mógł go użyć w filmie. Jakość ustawiam na 100% i klikam OK. Zamykam program, nie zapisując zmian oraz przeglądarkę internetową. Pracę nad napisem będę kontynuował w programie Windows Movie Maker 2.6. Otwieram więc ten program i klikam Importuj obrazy. Znajduję obraz na dysku, który przed chwilą stworzyłem w programie Pixlr i klikam przycisk Importuj. Teraz przesunę ten obraz myszką na oś czasu. Należy pamiętać, aby dolny panel programu był otwarty w widoku oś czasu, a nie seria ujęć. To właśnie w oś czasu, w takim widoku, wykonuje się wszelkie ruchy edycyjne. Teraz będę chciał dodać napis. Klikam na pozycję Utwórz tytuły lub napisy końcowe. Ponieważ chcę stworzyć napis na klipie, który zawiera obraz, który przed chwilą zaimportowałem, klikam tytuł na wybranym klipie i tutaj wpisuję słowo następne. Oczywiście treść, która tu zostanie wpisana, jest zależna od filmu, który edytujemy.
Mogę zmienić atrybuty tekstu, ale również mogę zmienić animację tego napisu. Ja wybiorę tutaj efekt o nazwie przesuwające się tytuły warstwowo. I klikam gotowe, dodaj tytuł do filmu. Mogę przeciągnąć za prawą krawędź napisu i tym samym zwiększę czas trwania tego napisu na osi czasu. Teraz mój napis wygląda tak, klikam podgląd. Dodam jeszcze ziarno, trochę ruchu do tła, na którym znajduje się napis następny. Klikam więc przejrzyj efekty wideo. Windows Movie Maker zawiera dość dużo efektów, ale tylko niektóre są, że takie nazwy, ruchome. Mogę tutaj klikać na efekt i podejrzeć, jak on wygląda. Ja wybieram efekt postarzanie filmu stary i przeciągam myszką na klip. Ten efekt. Teraz to, co stworzyłem, wygląda w ten sposób. Dany efekt można usunąć z klipu, klikając prawym przyciskiem myszki, wybierając efekty wideo, zaznaczając dany efekt i klikając przycisk usuń. Teraz zapiszę projekt. Ważne, aby projekt i wszystkie pliki, z których on jest złożony, znajdował się w tym samym folderze. Wybieram więc folder napisy do filmu, w moim przypadku podaję nazwę projektu i zapisuję go na dysku. Po zapisaniu projektu będę chciał stworzyć film. Klikam więc menu plik i wybieram zapisz plik filmowy. Wybieram mój komputer, klikam przycisk dalej. Tutaj podaję nazwę filmu, który będzie zapisany na dysku, oraz miejsce zapisu tego filmu. Wybiorę ten sam folder, w którym znajduje się projekt. Klikam przycisk dalej. Tutaj należy wybrać jakość filmu. W tym okienku poniżej są podane informacje, jaki rozmiar będzie danego filmu. Ja wybrałem wideo do odtwarzania lokalnego 2,1 megapiksele PAL. I klikam dalej. Można zaznaczyć opcję, aby film automatycznie został wyświetlony i kliknąć zakończ. W folderze napisy końcowe mam wszystkie pliki, które były wykorzystane do tworzenia napisu. Tak wygląda napis, który został stworzony za pomocą darmowego oprogramowania Pixlr.com oraz Windows Movie Maker 2.6. Należy pamiętać, że to jest Windows Movie Maker 2.6, a nie Windows Movie Maker Live. Dziękuję za uwagę.